Tak jak normalny start i wznoszenie, normalne podejście i lądowanie to operacja przy stałym wietrze i braku przeszkód na podejściu, wykonywana na długim, utwardzonym pasie. W tym filmie skupimy się na najważniejszych elementach lądowania, to jest podejście, wyrównanie, przyziemienie i dobieg. Potrzeba sporo czasu, aby opanować lądowanie, a w tym filmie przedstawimy podstawowe założenia ustabilizowanego podejścia i lądowania. Udane lądowanie zaczyna się od odpowiedniego, ustabilizowanego podejścia do pasa. Podczas podejścia zwalniasz, redukując moc. Wypuszczasz klapy i zniżasz. By rozpocząć końcowe podejście, najpierw obierz swój punkt przyziemienia i punkt celowania. Punkt przyziemienia to zwyczajnie miejsce, gdzie chcesz, aby samolot dotknął ziemi. Powinien on znajdować się za progiem pasa, ale nie dalej niż 1 trzecia jego długości. Podczas normalnego lądowania samolot przeleci wzdłuż pasa, zanim koła dotkną ziemi, więc musisz obrać dodatkowo punkt celowania około 120 metrów przed punktem przyziemienia, którego użyjesz podczas podejścia. Punkt celowania to miejsce, gdzie samolot uderzyłby w ziemię, gdyby pilot nie podciągnął nosa, aby wyrównać. Jako punkt celowania obieramy coś łatwo widocznego, jak oznakowanie pasa lub początek elementu linii środkowej. Teraz gdy masz już obrany punkt celowania, musisz lecieć dokładnie na niego. Idealne podejście wykonuje się z trzystopniowym kątem podejścia. Taki kąt ustawiony jest w różnych systemach świetlnych wspomagających podejście, używanych na niektórych lotniskach. Jeśli jesteś 1000 stóp nad terenem, daje to około 3 mil od lotniska. W tym momencie możesz rozpocząć podejście. Gdy rozpoczynasz zniżanie, zmniejsz moc, aby samolot zredukował prędkość i opuść nos. Ustawienie mocy i zakładana prędkość może różnić się w zależności od tego, jak daleko jesteś od pasa, ale w czasie końcowego podejścia prędkość powinna wynosić 65 węzłów, a obroty 1500, aby trzymać trzystopniową ścieżkę. Dodatkowo najczęściej będziesz mieć pełne klapy, jeśli sytuacja nie warunkuje inaczej. Każdy może mieć inny sposób doboru kąta pochylenia podczas podejścia, ale popularną metodą jest umiejscowienie swego punktu celowania na wysokości pięści nad pulpitem przyrządów lub na wysokości busoli. Znajdź ustawienie, które działa u Ciebie, a potem utrzymuj je dostosowując pochylenie oraz ustawienie mocy. Podczas podejścia ważne jest, aby utrzymywać stały kąt. O ustabilizowanym podejściu możemy mówić, gdy pilot utrzymuje stały kąt zniżania, stałą prędkość i samolot uzgodniony jest z linią środkową pasa. Przewidywanie co robi samolot oraz wprowadzanie drobnych poprawek jest najlepszym sposobem na wykonanie ustabilizowanego podejścia. Osiąga się to przez uważną obserwację pasa. Przede wszystkim Twój punkt celowania powinien być ciągle na tej samej wysokości na szybie. Możesz wspomóc się utrzymywaniem perspektywy pasa w tym samym kształcie. Lewa i prawa jego krawędź powinny pozostawać pod tym samym kątem i do momentu, gdy będziesz przed samym pasem, wrażenie odległości między progiem a końcem pasa powinno pozostawać stałe. W idealnym świecie Twój punkt celowania nie poruszałby się na szybie, więc zmiany pochylenia nie byłyby potrzebne. Jednakże turbulencja i zmienny wiatr będą sprawiały, że punkt celowania będzie zmieniał miejsce na szybie. Dlatego, gdy punkt celowania przesuwa się w górę, samolot schodzi pod prawidłową ścieżkę. Możesz również zauważyć, że zmienia się kształt pasa. Krawędzie pasa będą skierowane bardziej do środka, a dystans między progiem a końcem wydaje się mniejszy. Innym razem możesz zauważyć, że jesteś za wysoko. Poznasz to po tym, że punkt celowania porusza się w dół na szybie. Krawędzie pasa będą bardziej pionowo, a długość pasa będzie wydawała się większa. Wszystkie cztery siły siła nośna, ciężar, ciąg i opór mają wpływ na kąt zniżania. Jeśli każda z nich jest stała w bezwieczny dzień, pochylenie oraz moc pozostaną stałe przez całe podejście do lądowania. Gdy tylko cokolwiek ulegnie zmianie, nieważne jak małej, pozostałe czynniki również ulegną zmianie. Na przykład, jeśli znajdziesz się za nisko, musisz podnieść nos, aby wrócić na odpowiednią ścieżkę. Jednakże podniesienie nosa sprawia, że samolot zwalnia. Ponieważ nie chcesz zwalniać, musisz również zwiększyć obroty, aby utrzymać prędkość. Odwrotnie postąpisz, gdy będziesz za wysoko. Opuszczenie nosa pozwoli ci wrócić na ścieżkę, ale robiąc tylko to, spowodujesz wzrost prędkości, dlatego jednocześnie musisz zmniejszyć obroty. Zarówno prędkość, jak i pochylenie są niezmiernie istotne. Dlatego zmiany pochylenia i obrotów powinny być skoordynowane. Gdy zmieniasz jedno, przewiduj zmianę drugiego, zanim ona nastąpi. Zastanówmy się teraz nad innym scenariuszem, który możesz spotkać. W wietrzne dni zwykle pojawiają się porywy wiatru, które mogą sprawić trochę problemów. Gdy wiatr nagle zmniejsza swoją prędkość, przepływ dookoła skrzydła maleje. Aby uniknąć przeciągnięcia, zaleca się lecieć z większą prędkością, stosując bufor bezpieczeństwa. Zalecana praktyka wskazuje, by dodać połowę prędkości porywów do prędkości podejścia. Gdy wiatr ma 15 węzłów, a porywy wieją do 25 węzłów, to oznacza, że siła porywów wynosi 10 węzłów. Połowa tej wartości to 5, więc jeśli normalna prędkość podejścia to 65 węzłów, w tej sytuacji zaleca się prędkość 70 węzłów wyrównanie to etap lądowania, którym przechodzisz ze zniżania do lotu nad pasem z nosem ku górze. Wyrównanie to klucz do dobrego lądowania. To prawdopodobnie najtrudniejsza jego część, ale szybko przyznasz, że jest dużo prostsza, jeśli wiesz gdzie patrzeć. Gdy samolot przelatuje nad progiem pasa, zacznij przenosić swój wzrok z punktu celowania w kierunku końca pasa. Patrząc na koniec pasa, pilot może lepiej ocenić wysokość nad ziemią, korzystając z widzenia peryferyjnego. Dobrym momentem by zacząć przeniesienie wzroku jest moment, gdy obiekty zaczynają się rozmazywać. Prędkość sprawia, że obiekty, które są blisko, rozmazują się. Gdy zauważysz, że to się dzieje, zacznij przenosić swój wzrok dalej i dalej, aż efekt rozmazania zniknie. Jeśli nie przeniesiesz swego wzroku, twoje lądowanie prawdopodobnie będzie twarde. Nie jesteś w stanie dobrze ocenić wysokości nad pasem, gdy patrzysz zbyt blisko. Mając to na uwadze, pilot powinien rozpocząć wyrównanie, gdy samolot jest od 3 do 6 metrów nad ziemią. Wykonuje się to poprzez płynne zmniejszenie obrotów do biegu jałowego, a potem płynne unoszenie nosa, aby osiągnąć odpowiednią projekcję do lądowania. Kąt natarcia powinien zwiększać się w takim tempie, aby samolot nadal zniżał się aż do kilku centymetrów nad ziemią. Należy osiągnąć pochylenie zbliżone do pochylenia prędkości Vy, gdzie nos jest na linii horyzontu. Ponieważ obroty są zmniejszone jeszcze przed zadarciem nosa, zwiększanie kąta natarcia powoduje spadek prędkości i zmniejszanie siły nośnej, co wymaga od pilota zwiększenia kąta natarcia jeszcze bardziej. Cała sztuka polega na wyczuciu odpowiedniego momentu zwiększania kąta natarcia i zmniejszania prędkości. Jeśli kąt natarcia będzie zwiększony zbyt szybko, samolot przeleci daleko po pasie, zanim nastąpi przyziemienie. Jednak jeśli kąt natarcia będzie zwiększony zbyt wolno, samolot uderzy w pas stosunkowo twardo. Podobnie, jeśli prędkość będzie zmniejszona, zanim samolot zawiśnie tuż nad pasem, siła nośna zmniejszy się przedwcześnie, co może skutkować twardym lądowaniem. Jeśli planujesz prawidłowo, będziesz w stanie zawiesić samolot w pochyleniu VY dosłownie centymetry nad pasem i wykonać miękkie lądowanie na koła głównego podwozia. Gdy główne podwozie dotknie pasa, pociągnij wolant jeszcze bardziej do siebie, aby utrzymać kółko przednie jak najdłużej nad ziemią. Wielu pilotom na początku wydaje się, że gdy koła głównego podwozia dotkną ziemi, lądowanie jest zakończone. To wielki błąd! Pilot powinien kontrolować samolot, aż ten nie opuści pasa i zatrzyma się po lądowaniu. Prędkość będzie maleć i kółko przednie w końcu dotknie Ziemi, co pozwoli pilotowi sterować nim samolotem. Utrzymuj linię środkową i kontroluj samolot podczas zwalniania aż do bezpiecznej prędkości, aby zwolnić pas. Podobnie jak starty z bocznym wiatrem, lądowania z bocznym wiatrem mają miejsce wtedy, gdy wiatr nie wieje idealnie wzdłuż pasa. Wtedy podejście i lądowanie wygląda podobnie, ale istnieją drobne różnice. Lądowania z bocznym wiatrem są nieco trudniejsze niż starty z bocznym wiatrem z uwagi na konieczne wychylenie sterów. Pamiętaj, że podczas startu wychylenia sterów maleją, ponieważ prędkość wzrasta. Odwrotnie jest w przypadku lądowania. Istnieją dwie techniki walki z bocznym wiatrem: trawers oraz ześlizg boczny. Podczas większości podejść pilot powinien stosować trawers, aby utrzymać się w osi pasa. Nos samolotu będzie zwrócony pod wiatr, co oznacza, że jeśli samolot wylądowałby w ten sposób, obciążyłby konstrukcję i podwozie mogłoby ulec uszkodzeniu, a w ekstremalnych przypadkach samolot może nawet kapotować. Aby utrzymać samolot w osi, piloci stosują ześlizg boczny. Pilot powinien wychylić ster kierunku, aby uzgodnić oś podłużną samolotu osią pasa. Użycie steru kierunku spowoduje, że samolot będzie wywiany z osi, więc potrzebne jest przechylenie, aby utrzymać samolot na linii środkowej. Doświadczeni piloci czekają prawie do samego przyziemienia, aby przejść na ześlizg boczny, ale początkujący piloci powinni rozpocząć ześlizg wcześniej na podejściu. To pozwoli wprowadzać małe poprawki, aby utrzymywać samolot w osi przez całe podejście i lądowanie, aby uniknąć przeciążenia podwozia. Omówmy to na przykładzie. Jeśli na podejściu mamy wiatr z lewej, nos samolotu podczas trawersu zwrócony będzie pod wiatr. Aby przejść w ześlizg boczny, wychyl odpowiednio ster kierunku w prawo, aby uzgodnić oś samolotu z osią pasa i lewą lotkę, aby zapobiec znoszeniu samolotu. Im większe jest znoszenie, tym więcej lotki jest potrzebne, a im więcej lotki wychylamy, samolot ma tendencję do skręcania, więc potrzeba większego wychylenia steru kierunku, aby utrzymać uzgodnienie z osią pasa. Zwykle, jak samolot zniża na podejściu, wiatry zaczynają słabnąć, co wymaga mniejszych wychyleń sterów na skutek zmniejszonego wiatru bocznego. Powoli z poprawki, aby utrzymać odpowiednie położenie samolotu i utrzymać się w osi. Zdarza się że wiatr boczny jest zbyt silny, aby wylądować bezpiecznie. Jeśli używasz lotki, aby utrzymać oś i jednocześnie musisz wychylić całkowicie ster kierunku, by utrzymać kurs, wtedy lądowanie powinno być zaniechane. To pokazuje, że nie ma już więcej steru kierunku i może skutkować lądowaniem z trawersem. Wyrównanie przy bocznym wietrze jest podobne do normalnego, z tą różnicą, że poprawki na wiatr, które są wprowadzone, teraz muszą być zwiększone. Dlaczego trzeba je zwiększyć? To proste. Odwrotnie niż przy starcie, gdzie stery stawały się bardziej efektywne, przy coraz większej prędkości, podczas lądowania stery stają się mniej efektywne, bo prędkość spada. Z tego powodu wychylenia sterów muszą stopniowo rosnąć, tak aby utrzymać kierunek, a samolot znajdował się na linii środkowej. Skrzydła nigdy nie powinny być poziomo podczas wyrównania z bocznym wiatrem. Jeśli pilot ustali skrzydła poziomo, samolot zostanie zniesiony podczas przyziemienia. Pilot powinien utrzymać poprawkę przez cały czas, co sprawi, że koło od strony wiatru przyziemi pierwsze. Tak, lądujesz tylko na jednym kole. Gdy prędkość samolotu spadnie, koło zawietrzne w końcu również przyziemia. Tak jak przy normalnym lądowaniu, trzymaj wolant do siebie, aby utrzymać kółko przednie w górze. Utrzymaj kierunek za pomocą steru kierunku i lotek. Gdy prędkość samolotu spada, działanie wiatru bocznego wzmaga się, co sprawia, że samolot ma tendencję do skrętu pod wiatr. Poprawka na wiatr musi być ciągle utrzymywana, a wychylenie lotek musi się zwiększać. Im bardziej zwalniasz, tym bardziej musisz wychylić lotki, aż w końcu wychylisz wolant całkowicie pod wiatr. Gdy osiągniesz bezpieczną prędkość, zwolnij pas i wykonaj checklistę po lądowaniu. Jeśli spodobał Ci się film, nie zapomnij o subskrypcji i ustawieniu powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych odcinków.